Wywiad Góra. Tekst redakcja BB. Czyta M. Ines Baturo, bielszczanka z wyboru. Artystka, członkini Związku Polskich Artystów Fotografików. Wydawczyni, tłumaczka i redaktorka, wielokrotnie wystawiana i nagradzana. Założycielka i prezeska Fundacji Centrum Fotografii. Dyrektorka Foto Art Festiwalu. Jedna z założycielek Związku Polskich Fotografów Przyrody. Kuratorka Galerii Fotografii BNB. Do roku 2017 działała wspólnie z mężem, cenionym fotografikiem Andrzejem Baturo. Ines Baturo, artystka, fotograficzka. O tym, kim jest fotograf w dzisiejszym świecie i dlaczego robienie zdjęć jest mistycznym przeżyciem. Kiedy zrobiła Pani pierwsze zdjęcie i co ono przedstawiało? Zacznę od tego, że ja się fotografią w ogóle nie interesowałam. Swoje pierwsze zdjęcie zrobiłam jako osoba niefotografująca. Studiowałam anglistykę. Zawsze chciałam być tłumaczką. Razem z moim przyszłym mężem, który był już wtedy fotografem, jeździłam na różne plenery fotograficzne. Pewnego razu pojechaliśmy w Tatry, na plener fotografii górskiej. Byliśmy tam o zmroku, bo zawsze się tak fotografowało. Albo bardzo wcześnie rano, koło trzeciej, albo w nocy, żeby załapywać się na wschody i zachody słońca. Dzięki temu jest inne światło. Ja zawsze byłam jedyną osobą, która nie miała aparatu fotograficznego. Nagle zaczęła nadciągać burza i zrobiło się groźnie. Zbierały się ogromne, ciemne chmury. Jak wiadomo, burza w górach jest bardzo niebezpieczna, więc część fotografów się zwinęła i uciekła. Reszta zaczęła fotografować to, co się tam działo. Ja wtedy mało chodziłam po górach i to było dla mnie niezwykłe przeżycie. No i tak się kręciłam, trochę w lewo, trochę w prawo. Nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. W którymś momencie odwróciłam się i zobaczyłam, że po drugiej stronie jest coś zupełnie innego. Taki absolutny spokój. Było widać krywań, niebieskawy od zmroku, a nad nim ciemnogranatowe niebo. I mały, biały księżyc, taki rożek. To mi się strasznie spodobało, kontrast między tym obrazem a burzą. Zobaczyłam, że nikt tego nie fotografuje. Wszyscy byli odwróceni w drugą stronę, tę burzową. To był ten moment, kiedy poczułam, że chcę zrobić zdjęcie, że muszę zrobić zdjęcie. I to natychmiast. Że to jest moja chwila. Podeszłam do kolegi i zapytałam, czy pożyczy mi aparat. On wzruszył tylko ramionami i mi go dał. Mój mąż jeszcze rzucił tekstem: i tak nic ci z tego nie wyjdzie. Stanęłam i nacisnęłam spust migawki 3 razy. I wtedy zeszło ze mnie napięcie. To jest to. Uwieczniłam chwilę. Po jakimś czasie mój kolega wywołał film, wyciął te moje 3 klatki i przysłał mi pocztą. Mój mąż, który wtedy miał w domu ciemnie, zrobił mi odbitkę. Spojrzał na mnie i powiedział: w sumie to jest fajne zdjęcie. Teraz jest taki konkurs fotografii górskiej w Nowym Targu. Wyślij je tam. Wysłałam i wygrałam. Fotografując, mam jeszcze takie poczucie, trochę szamańskie, że multiplikuję jakąś rzecz. Od tego momentu, nie od momentu, kiedy wygrałam, ale od momentu, kiedy zrobiłam to pierwsze zdjęcie, wiedziałam, że na pewno chcę fotografować. Później mąż dał mi swój aparat, a sobie kupił nowy. To był Pentax Program A. Używałam go przez 15 lat. Zresztą mam go do dzisiaj. I tak to się zaczęło. A wcześniej, w dzieciństwie, żadnego zdjęcia nie było? Nie, nic. To znaczy, robiłam jakieś zdjęcia, ale w ogóle mnie to nie interesowało. To był ten moment, kiedy plany związane z filologią... Tak, to wszystko jakby zamarło. Co prawda nie rzuciłam filologii, ale pracę magisterską pisałam już z fotografii. Podciągnęłam ten temat pod semiotykę, naukę o znaku. Ale przetłumaczyła Pani historię fotografii światowej. Tak, jakoś później lingwistyka mi się przydała, czyli jednak zaliczyłam tłumaczenie. Zrobiłam ważną książkę, pierwszą na ten temat, jaka ukazała się w Polsce. Ale nie poszłam w to dalej. Mogłam zostać przy tłumaczeniu. Mogłam przekładać inne książki o fotografii i się w tym realizować. Wolałam jednak po prostu fotografować. Dlaczego fotografuje Pani głównie pejzaże? Z tchórzostwa. Czyli nie było tak, że burza, o której Pani opowiadała, to pierwsze zdjęcie nadało kierunek Pani twórczości. Myślę, że to mogło zadecydować. Niektóre silne przeżycia w jakiś sposób nas później kształtują. Jeśli było to pozytywne przeżycie, to otoczenie, któremu towarzyszyło, dobrze nam się kojarzy. Na tej zasadzie ja się absolutnie zafascynowałam górami. Wcześniej nie chodziłam po górach, dla mnie to był świat zupełnie nowy. Przy czym te nasze wędrówki nie wyglądały tak, jak się wychodziło o 9, a wracało o 16. Myśmy wstawali o 3 i o 9 byli już z powrotem. Albo wychodziliśmy o 16 i wracaliśmy około północy. Tak, żeby minąć się z turystami. To jest niesamowite uczucie, kiedy jest się w górach i wokół nie ma żadnych ludzi. Dla mnie to była z jednej strony fascynacja, natomiast z drugiej pewnego rodzaju eskapizm. Tak mi się wydaje po tych wielu latach. Bolało mnie to, co się dzieje na świecie. Że jest tyle zła, przemocy, że ktoś dręczy zwierzęta, że gdzieś trwa wojna. Więc uciekałam w świat, gdzie tych problemów nie było.
W momencie, kiedy stałam na górze, byłam tylko ja, świat, kosmos. Kładłam się i nad sobą miałam pełno gwiazd. Odcinałam się od wszystkiego. To była dla mnie taka emocjonalna ucieczka. A drugi powód, dla którego wybrałam pejzaż, kiedy odkryłam, że chcę fotografować, to się wprost rzuciłam na książki i czytałam na ten temat wszystko, co się dało. Wtedy nie było jeszcze internetu, nie było za bardzo szkół fotograficznych, więc żeby się czegoś nauczyć, czytałam, co mi wpadło w rękę. Po polsku i po angielsku. Wiele z tych książek dotyczyło historii fotografii. Zorientowałam się, że praktycznie nie ma w nich barwnych zdjęć górskich. Nie mówię tu o pocztówkach, niebieskie niebo, zielone drzewka, czerwone kwiatki. Mówię o zdjęciach, które nadają się do galerii. Wszystko było czarno-białe, a ja od samego początku widziałam w tym barwę. Tak jak wtedy to niebieskie niebo i biały księżyc. Ten kolor miał dla mnie znaczenie. Był dodatkowym elementem, za pomocą którego mogłam przekazać emocje. Chciałam też pokazać, że można fotografować góry właśnie w ten sposób, że to nie musi być pocztówka, a mimo to da się gdzieś ten kolor zawrzeć. I moje wczesne zdjęcia były jednymi z pierwszych barwnych fotografii górskich, które wystawiano w galeriach. Funkcją fotografa jest poruszenie nas, wywołanie wstrząsu, abyśmy mogli podjąć konkretne działania. Myślę, że choć funkcja estetyczna fotografii też jest istotna, ta społeczna pozostaje najważniejsza. Poza tym na początku, teraz jest inaczej, jestem w innym miejscu, miałam problem, żeby zrobić zdjęcia obcym ludziom. Nie wiedziałam, jak się do tego zabrać. Podejść do człowieka, strzelić mu fleszem i co? Uciekać? Nie uciekać? Zagadać na ulicy, cześć, chciałabym zrobić Ci zdjęcie, czy fotografować z ukrycia. Nie miałam odwagi, żeby fotografować ludzi. Nie miałam odwagi chodzić po ulicach i robić street photo. Włóczyć się między pijakami po imprezach, fotografować nieznajomych. Dlatego powiedziałam, że to z tchórzostwa. Tak sobie zażartowałam troszkę. Góry były dla mnie przestrzenią bezpieczną. Robiłam tam jakieś portrety, ale to były po prostu portrety znajomych. Wiedziałam, że nic mi nie grozi. Mogłam odpocząć emocjonalnie, a z drugiej strony się tam realizowałam i nie musiałam przed nikim tłumaczyć. Byłam tylko ja i góry. Jaką funkcję pełni fotograf w dzisiejszym świecie? Myślę, że ta funkcja się nie zmieniła. Nie ma większego znaczenia, czy jest to świat dzisiejszy, czy było to 100 lat temu. Jedni są dokumentalistami i po prostu rejestrują to, co jest wokół nas. Inni próbują przekazać swoje uczucia i to, co się dzieje w człowieku. Taki twórca próbuje zarazić nas pewnymi emocjami. Złością, smutkiem, może radością. Jest funkcja fotoreporterska, która ma za zadanie informować. Ma nami potrząsnąć po to, abyśmy zmienili świat. Ja wierzę w to, że fotografia może zmienić świat. Oczywiście nie cały od razu, ale uświadamia nam ona wiele rzeczy. Gdyby nie było obrazów, mniej spraw by nas dotykało, mniej powstawałoby ruchów społecznych. Co innego przeczytać o pewnym wydarzeniu, a co innego je zobaczyć. Słowo pisane każdy wyobrazi sobie tak, żeby nasz umysł mógł to znieść. Żebyśmy nie przeżyli szoku, po którym będziemy leżeć i płakać. Dorosły wyobrazi sobie to inaczej, a dziecko inaczej. Obraz może przerastać nasze wyobrażenie na dany temat. Funkcją fotografa jest tutaj poruszenie nas, wywołanie wstrząsu, abyśmy jako społeczeństwo mogli podjąć konkretne działania. Myślę, że choć funkcja estetyczna fotografii też jest istotna, ta społeczna pozostaje najważniejsza. Nie ma innego medium oprócz filmu, który wywodzi się z fotografii, który odgrywa tak szczególną rolę. Nie uważa Pani, że przez media typu Instagram to estetyka wysuwa się na pierwszy plan, jest bardziej pożądana? Istnieje teraz prosta droga do sławy. Jeżeli robisz zdjęcia pod publikę, to zarobisz na tym pieniądze, bo tego chce społeczeństwo. Tak, zgadzam się z tym. Jest cały dział fotografii, który na tym bazuje. Treść też ma jednak znaczenie. Wiele zdjęć kiepskich estetycznie, ale za to epatujących, na przykład przemocą, przykuwa nasz wzrok. Po przeanalizowaniu kolejno literatury, rzeźby, malarstwa itd., fotografia okazuje się medium najszerszym, najbardziej pojemnym. W rzeźbie na przykład nie ma już tyle komentarza społecznego. Większą uwagę zwraca się na formę. W fotografii zawarte jest wszystko. Treść, estetyka, forma, emocje, przesłanie społeczne. Poprzez media społecznościowe zyskała ona teraz kolejną funkcję, której wcześniej nie miała. Komunikacyjną. Niejednokrotnie oszczędza bardzo wiele słów. Zatoczyło to pewne koło. Obraz pełnił funkcję komunikacyjną, kiedy byliśmy ludźmi pierwotnymi. Nie było pisma, więc malowano. Przeszliśmy przez słowo i znowu jesteśmy na etapie obrazu. To bardzo skraca i upraszcza naszą komunikację. Teraz, jeżeli nie macie na jakimś zdjęciu, to w ogóle nie istniejesz jako istota społeczna. Skąd czerpie Pani inspirację? Teraz jestem na trochę innym etapie, ale początkowo było tak, że jeździłam szukać tego, co miałam w głowie.
Inspirację czerpię zawsze z siebie, ze środka. Pejzaż traktowałam jako sposób na przekazanie emocji. Często, gdy miałam wystawy, ludzie pytali mnie, gdzie zrobiłam jakieś zdjęcie. Szczerze mówiąc, mnie to nie interesuje. Ja pokazywałam zawsze pewne emocje, że jestem malutka wobec kosmosu czy innych problemów. To było dla mnie ważne, a nie miejsce i czas. Podobnie ludzie często pytają, dlaczego Tatry? Po prostu są najbliżej. Inspiracja pochodzi ze mnie, z tego, czego szukałam jako człowiek. Po śmierci mojego męża jest trochę inaczej. Staram się bardziej wejść w fotografię społeczną. Czuję się w obowiązku nieść dalej pewien przekaz. Próbuję przejąć pałeczkę. W pejzażu byłam skupiona na sobie, na moich emocjach. Tak mniej więcej od pół roku inspiracja pochodzi z zewnątrz. Zaczynam patrzeć na to, co wokół i staram się to w pewien sposób komentować. Odważyłam się zaczepić starszą kobietę na ulicy i w efekcie wylądowałam, fotografując ją w mieszkaniu. Ona zainteresowała mnie jako jednostka. Obserwuję to, co dzieje się z ludźmi, ich samotność, zagubienie. Staram się jednak nie wchodzić w temat przemocy. Co jeszcze jest dla Pani wyzwaniem fotografii społecznej? Fotografując, mam jeszcze takie poczucie, trochę szamańskie, że multiplikuję jakąś rzecz. Gdy fotografowałam pejzaże, powielałam coś fajnego, ładnego, spokojnego. Multiplikowałam rzeczy przyjemne po to, aby ten świat stawał się lepszy i ładniejszy. Odkąd zajęłam się fotografią społeczną, jest to dla mnie bardzo trudne, bo muszę nawiązać kontakt z ludźmi. Kiedy rozmawiam z tą panią i widzę, jaka ona jest samotna, jak cierpi, czuję, że fotografując ją, multiplikuję samotność. Po fotografowaniu pejzaży byłam zawsze naenergetyzowana. Teraz fotografując ludzi, którzy nie są moimi przyjaciółmi, są dla mnie obcy, kończę absolutnie wydrenowana. Mam problem, co z tym zrobić. Jest to jednak pewien proces. Multiplikuję przecież coś, co nie jest do końca ładne. Nawet nie za bardzo chcę, żeby to dotyczyło mojego życia. Trzeba się z tym w jakiś sposób zmierzyć. Inspiracja w każdej formie to cudowna rzecz, która jednak często przechodzi zupełnie niezrozumiana. Co w Pani mniemaniu dzieli artystę od przeciętnego fotografa? Artysta robi dla siebie. Nie mówię tutaj o chowaniu swoich prac do szuflady, nie chodzi o jakieś grafomaństwo. Artysta doskonale wie, czego chce. Nawet jeżeli 100 osób wokół mówi, że coś jest bez sensu, artysty to po prostu nie ruszy. Jeżeli ktoś robi pewne rzeczy pod publikę, każda krytyka będzie go bolała. Ciągle będzie zmieniał styl, aby się przypodobać. To ślepa uliczka. Zawsze pojawi się ktoś, kto będzie miał zastrzeżenia. W momencie, kiedy się nagniemy, tracąc tę swoją cząstkę, lądujemy nigdzie. Kiedy zaczęłam fotografować pejzaże, było to bardzo krytykowane. Nie jest to przecież sztuka, bo sztuka ma kolor czarno-biały. Takie zdjęcia wystawia się w galerii. Ja się jednak trzymałam swego, ponieważ tak czułam. Mnie było wszystko jedno. Nie chciałam być artystką i nie mówię tego, żeby udowodnić, że nią jestem. Robię to, bo jest to dla mnie fajne.